Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać Wam, jak stworzyć wystrój do terrarium pustynnego bądź też stepowego. W tym wypadku będzie to terrarium dla samiczki Ceratogyrus marshalli. Terrarium ma wymiary 50 cm szerokości na 30 wysokości i 30 głębokości. Jak widzicie, terrarium na filmiku jest pęknięte w jednym miejscu z tyłu, tak samo jak i na krawędzi tutaj do góry, po lewej stronie, co widać. Zaraz będzie widać to lepiej. Teraz widać lepiej drugie pęknięcie. Zacząłem proces budowy od stworzenia ścianki z gliny wędkarskiej. Proces bardzo czasochłonny, nie samo wykonanie, lecz oczekiwanie na efekt końcowy. Ścianka schnęła od niedzieli do dzisiaj, czyli czwartku. Jest to duże terrarium, więc właśnie dlatego, jak widzicie na filmiku, wysmarowałem tylną ściankę silikonem, następnie zasypałem całość gliną. Po wysypaniu gliny rozgniotłem całość, porządnie ubijając. Następnie całość została spryskana wodą. Należy użyć tyle wody, by nie było widać jej zbytnio na powierzchni. Robiłem to w taki sposób, że podczas spryskiwania po prostu było widać, w którym miejscu woda już nie wchłania się. W tym miejscu już nie spryskiwałem. Następnie całe terrarium przetarłem. Później byłby to koszmar do czyszczenia. Tak oto wyglądała ścianka po spryskaniu wodą. Oto efekt końcowy, który uzyskałem. I teraz najgorszy etap, którego najbardziej się obawiałem. Cały czas bałem się, że ścianka po postawieniu terrarium rozleci się. Jednak udało mi się to, z czego bardzo się cieszę. Następnym etapem w tym procesie jest nasypanie podłoża. Na początek nasypałem jednego rodzaju gliny, tylko po to, by podwyższyć całość. Następna warstwa jest to warstwa kolorowa, która po wyschnięciu będzie miała taki sam kolor jak ścianka. Te same proporcje dwóch rodzajów glin. Tutaj staram się, jak widzicie, uzyskać jakiś efekt. Tworzę jakąś strukturę tego podłoża. W tym miejscu robię właśnie kryjówkę, jak widzicie. Gniotając glinę w koło, użyłem kawałka suchej gliny. Następnie przysypałem całość gliną wędkarską. Zraszając wodą, ubijałem wszystko. Tak samo jak widzicie teraz z korzeniem, wkładam go na miejsce, następnie miejsce styku spryskuję wodą, posypując resztą gliny i ubijając. Tak samo zobaczycie drugi kawałek korzenia, spryskam, posypię gliną i ubiję. Po wyschnięciu jest to nie do ruszenia. Jeśli ktoś użyje siły, na pewno to da radę wyrwać, lecz pająk nie jest w stanie tego wyrwać, ruszyć bądź cokolwiek, nie zapadnie się na niego. No, następny etap, no to strojenie terrarium, też czasochłonne, Nie byłem zdecydowany, jak to ma wyglądać. Robiłem na bieżąco. Teraz widzicie, że montuję coś ostrego. Jest to suchy liść lotosu, wyschnięty na wiór, twardy. Ma małe kolce, nie są one zbyt ostre. Pająk nie powinien sobie zrobić krzywdy, no chyba że będzie skakał na to z wysokości. No ale raczej nie powinno się nic stać. Zamontowałem 3 sztuki, tak samo zraszając wodą miejsce, w którym jest zakopane, ubijając. Robi się to sztywne. Na Allegro kupiłem łupinę jakiegoś orzecha, nie wiem co to jest dokładnie. Fajnie to wygląda, dosyć duże. Mogłoby nawet posłużyć za kryjówkę. Nie wiem, może pająk z tego skorzysta. Trochę się z tym męczyłem, ponieważ co po chwilę to się obalało. Tutaj widzicie, że staram podeprzeć się tu jakimś korzeniem. Korzeń był za duży, tutaj go łamię w tym momencie. Taki mały kawałek tam wkładam. I tak samo spryskuję wodą, ubijam. Teraz to się jakoś tam dobrze trzyma. Nie powinno się obalić. Przymierzam też jakieś różne ozdoby, które później będą zamontowane. Tutaj mam takie gałązki, kupiłem to też na Allegro. Posiadają takie fajne na końcu łodygi kulki, nie wiem co to jest dokładnie za roślinka. Fajnie to wygląda. Jak widzicie, wszystkie ładuję w jednym narożniku, nie wiem dlaczego. No. Potem doszedłem do wniosku, że rozdzielę to w ten sposób. Zobaczę jakie kawałki mi wyjdą, bo łamałem to na bieżąco. Włożyłem to wszystko w jednym narożniku. Po podzieleniu wszystkich roślinek zostały też takie łodygi bez tych kulek. Zacząłem więc stroić resztę. Teraz przekładam wszystko z tego narożnika, próbuję to jakoś rozłożyć po całym terrarium. Żeby w miarę to wyglądało. Cały czas ubijam podłoże, jak widzicie. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy nie ubijecie, pająk będzie mu wszystko rozkopać. Po ubiciu i spryskaniu delikatnie wodą podłoże robi się twarde. Jedyne miejsce, w którym nie było pryskane, to kryjówka, którą pająk sobie może powiększyć. Zostałaby spryskana górna warstwa kryjówki, która po wyschnięciu będzie twarda. Pająk będzie mógł kopać jedynie w dół. Nie powinno to się zawalić. Proces czyszczenia. No nie pomyślałem o tym wcześniej, mam już powkładane roślinki. Ciężko było tam dojść w niektóre miejsca, no ale udało się. 2 kawałki chyba mi się ułamały, jednej łodygi, no ale nie widać tego. Jako oświetlenie nocne montuję taśmę LED, białą zimną. Kawałek 45 cm, terrarium ma 50 cm. Tutaj jeszcze delikatna kosmetyka. W kilka miejsc wkładam jeszcze małe elementy, o których wcześniej zapomniałem. Jakieś fasole. Nie wiem, tak samo kupiłem to wszystko na Allegro, nie znam nazw tych roślin. Tak wygląda terrarium z nocnym oświetleniem. Tak oto wygląda terrarium z bliska. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że terrarium też Wam się podoba. Wszystkim wielkie dzięki za oglądanie. Na razie.